Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z Detroit Become Human. Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie pierwszy rozdział Markusem i Karą. Conora w tym odcinku nie mieliśmy, ale z tego co widzę, to dalej jesteśmy Markusem. Marzenie, żeby świat tak działał, nie? Zostaw paczkę. Aha, okej. Piękny jesteś. Mogę coś z tym zrobić. Aha. Tutaj nawet ptaki są androidami. Ja pierdolę. Spojebane. Co tu robi, kurwa, żyrafa? Poważnie. Biegun północny. Czemu Rosja się nim interesuje? Ha, dodatek kultura. Dlaczego bankierzy mają tak wysokie pensje? Czy prezydent Warren ma zbyt duże powiązania z Cyberlife? Odkryto życie na Tytanie. Kolejne dowody na istnienie obcych form życia. Prezydent Warren odwiedzi Wielką Brytanię. Rada Bezpieczeństwa NATO podzielona co do sporu o Arktykę. Biegun północny. Czemu Rosja się interesuje? Zamarznięte skarby. Rosja zainteresowała się biegunem północnym po tym, jak pod pokrywą lodową odkryto tam drogocenne materiały. Wielu z nich używa się do pozyskania tyrium w procesie syntezy chemicznej. Produkcja androidów staje się coraz większą gałęzią zarówno amerykańskiej, jak i rosyjskiej gospodarki, ale nie chodzi tu wyłącznie o PKB. Rezerwy tyrium pozwoliłyby obu krajom na eksperymentowanie z bardziej zaawansowanymi androidami, co znacząco zwiększyło by ich potencjał militarno-gospodarczy. Biorąc pod uwagę strategiczną wartość regionu, który łączy Rosję z Europą przez Norwegię i Danię, czyli Grenlandię, oraz z Kanadą, perspektywa pokojowego rozwiązania wydaje się nieprawdopodobna. Rzecznik NATO przedstawia jednak sytuację z większym optymizmem. Oba narody mogą więcej zyskać, jeśli rejon Arktyki będzie stabilny, a co za tym idzie, produktywny. Konflikt nie leży w niczym interesie. Prezydent Warren ostatnio odrzuciła ten pomysł. To proste. Rosja nie ma czego szukać w Arktyce. Jeśli Kreml tego nie rozumie, to dopilnujemy, by zrozumiał. Kurwa, jeszcze to... Odkryto życie na Tytanie. Kolejne dowody na istnienie obcych form życia. Sonda Darwin, która 19 lat temu ruszyła na skutego metanowym lodem Tytana, by badać jego powierzchnię, potwierdziła istnienie mikroorganizmów żyjących setki kilometrów pod zmarzliną. Podanie słonej wody osłoniętą grubą pokrywą zamarzniętego metanu. Po czym, jak podobne mikroby znaleziono na Enceladusie,
Enceladusie, nie wiem jak to się czyta, księżycu Saturna, prawdopodobnie wydaje się, że życie występuje we wszechświecie dość powszechnie. Rzecznik NASA skomentował, że ta historia to kolejne z serii wydarzeń wskazujących na istnienie życia na innych planetach. Nasza ekspedycja androidów na Io jest jedną z misji, które mają na celu odkrycie życia pozaziemskiego, dodał. Jason Graff, dyrektor działu humanistyki CyberLife, zapewnił, że firma bardzo angażuje się we współpracę z NASA. Nasze kosmiczne androidy są przystosowane do udziału w takich misjach dalekiego zasięgu. Jesteśmy dumni, że nasze modele są pionierami ludzkich odkryć. Kurwa, dwie gazetki w jednym, pojebało. Ile mi pewnie zeszło na czytaniu. Nie chcę czytać. Żyrafa, fa, 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 fa. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze cztery rzeczy. Wow. Wow. Ładny ogród. Naprawdę piękny. Aż mi się podoba. Co, kolejna paczka to jest, czy co? Wygląda dokładnie tak samo jak tamta paczka. Może to jest to nawet? Nie wiem. Magicznie chyba by się tu nie znalazło, tak mi się wydaje. Dobra, mogę podejść jeszcze tutaj. No, gra zdalna nie chce ze mną współpracować. Jak nawet we mnie wyjawia, to wiecie już dlaczego. No, kompletnie nie chce gra współpracować. Jest 70% odcinka. Z serii PS4 polega na tym, że po prostu tak gra, jak mówię i jak bardzo narzekam na to, że gra zdalna tak chujowo działa, bo tak jest. Będzie mi tak zacinać w przełomowych momentach, czyli na przykład kurwa w quick time eventach. Co zajebany badziew, tak jak mówiłem, ja. No nie. Wiecie co, ja zaraz was wracam, bo muszę ogarnąć tyle, bo
To jest aktualnie niegrywalne i to, co się po prostu dzieje, to aż mi się chce płakać, jak bardzo Sony nie umie robić aplikacji, a zwłaszcza takiej aplikacji. Tak więc zaraz do Was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Lagi powinny się już uspokoić. Boże, to wygląda jak jakieś przejście. Dobra, idziemy do tego Karla Lagerfelda, jebanego. Dziadu! Stajemy, kurwa mać. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo Jest dzisiaj zachmurzone, rano? 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%. Duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. To ja. To Poszło mi ja. rano ryba czwartek, którą Codziennie. zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Cię Marcuś, nigdy nie znaczy co? zapominasz. To co ja mam mu dać? Lagerfeld. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl. Karl. Dziękuję. Dziękuję. Ledwie Ała. otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Człowiek to tylko Au. imagina. Czyli by mi to zrobiono, a nie Błyskawicznie Karlowi. pracuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Hej. Co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów. Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic ci nie zrobili. O nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. Będziemy razem sikać, co? Boże, czemu jestem taki zjebany? Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałbym go puścić, nie? Ja cały czas trzymam. Mamy dzisiaj Będziesz, coś Karlo, szczególnego dostał w planie? Drifting, Tak, Muzeum Sztuki Nowoczesnej kurwa. jest twoja retrospektywa. Boże, jestem Dyrektor okropny. galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził Gdzie swoją ty obecność. jeździsz, typie? To nie ja. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Coś Okej. jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Nie, Mam do niego Karl. zadzwonić? Nie. Nie. Nie trzeba. Ej, a nie mogę. Dobra, chyba wiem. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. Jezus, zjadłem takie. Ale bekon oddzielnie, nie? Na innym talerzu. Ej, zrobię sobie jajecznicę po tym odcinku. O matko kochana. O, Zjadłeś? dochodzę, co? No kurwa.
Znajdź sobie coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Hmm? Dobrze, Karl. Dobrze, Karl. Karl, na miejscu śniadanie podane. Znajdź sobie coś do roboty. O. To chyba nic nie robiliśmy, co? Zagrać w szachy? No, graj. Mała partyjka szachów? Dlaczego nie? Szybka gra. Szachy błyskawiczne. To naprawdę dziwny remis. Może po prostu jesteś lepszy. Lepiej umiesz grać w szachy niż kłamać. Obaj wiemy, że nie mam z tobą żadnych szans. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Ciekawa, ile ścieżek ominąłem teraz. Wszystko posprzątane i uporządkowane. Może niedługo zacznę gadać jak te androidy. Tak kurwa bezemocjonalnie, no tak jak roboty, nie? Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij na kutasie, co? Czekaj na nowe polecenie, a wszystko zrobiłem wcześniej. Wyszło mi to na dobre. Jajka z bekonem, potem malowanie, czyli to, co lubisz robić. Naprawdę super. Jestem zafascynowany tą grą, szczerze mówiąc, naprawdę. Nie mówię tego sarkastycznie, tylko mówię naprawdę. Chillera utopia normalnie. No i co o tym myślisz, Marku? Tak, ma coś w sobie, prawda? Nie mogę tego zdefiniować. Chyba mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj. Sranie do zlewu. Co? Teraz? Ale co mam namalować? Pójść wodze. Pójść. Nie kręci się. Narysuj kutasa, proszę. Albo dajcie mi ten, o Jezu, touchpada najlepiej, żebym mógł se malować, o, czy coś. Znajdź temat obrazu. Wiecie co?
To perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba nie potrafię, nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało spróbuj, płótno nie gryzie. Ten dubbing jest super, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Coś mi się wydaje, że kolejna gra twórców Quantic Dream nie będzie nawet z polskim dubbingiem. Od kiedy Quantic Dream stracił ekskluzywność dla Sony. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. On jest najebany jakiś. Tożsamość. Wątpliwości. Sterowanie tutaj tym panelem jest takie zajebiste, naprawdę. Polecam każdemu. Jeszcze Infamous bardzo wykorzystuje touchpada, ale to bardzo, że bardzo. I to jeszcze była pierwsza gra na PS4, nie? W Tearaway Unfolded też rysujesz na panelu dotykowym. Dobry Boże. Hej, tato. Leo. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Ej, bez jaja, że go zastrzeli czy coś. A co z pieniędzmi, które ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak. Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, nie, słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Tak, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś. I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. Ja nie wiem, jak ktoś tak może, naprawdę. Malarz. 61% ukończenia. Leo wtargnął z żądaniem pieniędzy. Ciekawe. Dobra, zagramy jeszcze jeden rozdział. Teraz będziemy Connorem na 100%, no. Oj tak, jest Connor. No androids allowed. Wchodzimy.
Mistrzowej porucznika Andersona. Lil Wayne. Myers, Derek. O. Ej, ale mogło załapać. Myślałem, że androidów tu nie wpuszczają. Bo nie wpuszczają. A jesteście zbyt zjebani, lol. Ej, no znowu to było. O! Porucznik Anderson, Hank. Johan, Kim Johan. Tak czułem. Poruczniku Anderson, jestem Connor. Android przesłany przez Cyberlife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w 5. barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem androida Cyberlife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Poruczniku, powinien pan przestać pić i pójść ze mną. To ułatwi sprawę nam obu. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem tu. Ja się tu. Czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywalę tak, że cię fabryka nie pozna. Wie pan co? Kupię panu jednego na drogę. Co pan na to? Barman? Jeszcze raz to samo. Widzisz, Jim, technologia. Dalej więcej. Podaj mi szkło. Też bym się napił whiskacza. Jezu, nie mam przecież szafce. O Jezus. Chyba się napiję jeszcze. Nie no, nie będę sam pić. Co wy? Dobra. Ale słuchajcie, mimo wszystko ja już będę kończyć, bo jest... No, jeszcze nie jest pora, kiedy powinien grać z Laurą, ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że ci nam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Detroit Become Human.